Gdyby dzisiaj podszedł do pana ten młody człowiek, tam już nieważne, czy to była ustawka, czy ktoś go, to już nie dyskutujmy o tym. I zapytał pana, jak za te 2000 zł w Warszawie to mieszkanie wynająć, bo on pana pytał o mieszkania wtedy. Pan mu odpowiedział. Pytał mnie o siostrę. O pracę. O pracę mnie pytał. No nie, zmień pracę, weź kredyt. To była odpowiedź na to, jak. Siostra nie ma coś tego. Tak. No odpowiedziałbym, wie pan, dokładnie to samo. To była ustawka oczywiście. Odpowiedział to samo. Bym odpowiedział to samo, bo. No wie pan, że to jest cytowane do dzisiaj. Ale wie pan dlaczego? Ja odpowiedziałem, to był taki moment, kiedy się musiałem zastanowić, czy może powiem mu tak, żeby to było wyborczo działało dobrze, czyli się pochylę, powiem, że no trzeba przyjść do mnie i tak dalej. Ale sobie pomyślałem, powiem mu tak, jakbym powiedział moim własnym dzieciom, jak mówię moim dzieciom. A jak pan słyszał, mam ich 5. Więc powiedziałem, trzeba być dzielnym, no trzeba walczyć w ramach tego systemu, który jest. No, no, jest panie prezydencie, ale kredyt. Pana dzieci mieszkania dostało od pana w prezencie, a przynajmniej część dzieci. Wszystkie spłacały kredyt za swoje mieszkania, ja mogłem im tylko pomóc. Otóż to. Ale kredyty brały. No trzeba, mają, wychowują swoje, po troje dzieci, wychowują z trudem. To nie jest tak, proszę pana, że prezydent, jeśli ma 5 dzieci, to może być hojnym tatusiem. Bo nie, to jest niemożliwe w realiach Polski. Czyli ta odpowiedź byłaby dzisiaj taka sama? Dzisiaj byłaby taka sama.